zwolenników, opryczników i sympatyków, członków wszystkich bardzo mile witam, bo jest mi bardzo miło Czarneckiego oraz posła na Sejm, pana Marcina Pozoczka. Się będzie rozwijała, kiedy 28 lat temu Jan Olszewski pytał w dramatycznym wystąpieniu w Sejmie, czyja będzie Polska. Pytał to, bo teoretycznie, przynajmniej deklaratoryjnie, dzień dobry, przynajmniej deklaratoryjnie wszystkie stronnictwa te postsolidarnościowe mówiły podobnie. Oczywiście w sprawie realizacji to wyglądało zupełnie inaczej. No, dzisiaj zasadniczym pytaniem będzie nie tylko czyja, czyli jaki człowiek, czy porządny, czy niekoniecznie będzie stał na czele, ale jaka będzie Polska? Bo mamy dwie wizje Polski. Mamy dwie wizje Polski. Jest wizja Polski, którą my proponujemy. Mamy wizję więc kraju, który ma wielkie ambicje. Kraju, który ma odwagę. Kraju, który nie wstydzi się swojej historii, kultury, tradycji, wiary chrześcijańskiej, który jest przywiązany do swoich wartości, który rodzina stawia w centrum zainteresowania, który na arenie międzynarodowej walczy o swoją podmiotowość. Kraju, który ma do zaproponowania coś więcej niż tylko puste, gładkie słowa wypowiadane przez polityków. Chcemy budować dobrobyt Polaków. Chcemy, by Polacy mogli się bogacić. To był zawsze nasz cel. Chcemy... Ale poprawę, jadąc przez Polskę, widząc wsie, widząc miasta, wszystko się zmienia. Jest bardzo dużo budów wprowadzonych. I te środki finansowe, które wspierają nas jako mieszkańców, nas jako rodziny, dają tą gwarancję bezpieczeństwa. Muszę powiedzieć, wtedy, kiedy 500 plus było wprowadzone w życie, ja byłem burmistrzem. Przez 2 miesiące mieliśmy zorganizować w krótkim okresie czasu uruchomienie tego programu. I to się w samorządach udało. Ale jest taki burmistrz Chodzieży, pan Burz, który tutaj był szefem kampanii wyborczej pani Kidawik-Błońskiej, nie wiem teraz, czy jest szefem pana Trzaskowskiego na Wielkopolskę, krytykował totalnie. W telewizji się wypowiadał negatywnie. O tym programie, jak i też o tym, że nie jest w stanie nikt w takim krótkim okresie czasu to wprowadzić w życie, zebrać te wszystkie dane i tak dalej. No może nie przekreślam, ale bardzo utrudnił nam rządy, jeżeli prezydentem zostanie ktoś inny. Nie mówię nazwiska. Ktoś inny, tak? Gdyby do takiej sytuacji doszło, a miejmy świadomość tego, że nigdy przez ostatnie ponad 20 lat żaden kandydat nie dostał 54%. To było zawsze 51, 52, była 53. I to różnice są niewielkie. I ta mobilizacja, ja wiem, że Państwo jesteście przekonani w dużej mierze na tej sali. Cieszę się, że tak dużo jest też twarzy nowych. Ale my musimy przede wszystkim przekonać ten 45, ten 50, 51%. Ja wiem.